Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku zrobimy sobie pojedynek pomiędzy Robertem Lewandowskim a Cristiano Ronaldo. Mamy tutaj obu zawodników na rarce. Przygotowałem 10 saszetek. Jeżeli wpadnie sam zawodnik, to mamy 2 punkty. Natomiast każda karta z danego zespołu, czyli z Polski bądź Portugalii, liczona jest za 1 punkcik. Zaczynamy, moi kochani. Zobaczymy, czy wygra Robert Lewandowski, czy Cristiano Ronaldo. I pierwsze karty, mamy od razu punkcik, jest Robert Lewandowski na karcie, więc 2 oczka już na sam początek dla lewego. Następnie mamy tutaj Węgry, Jadon Sancho i 4 karty, odwracamy. Jest Portugalia albo Polska, Ukraina, Walia, Belgia i Chorwacja. Czyli po pierwszej rundzie prowadzi Robert Lewandowski 2-0. Druga saszetka. 2 razy Anglia, 2 razy Dania. Czyli nic tutaj. Czechy. I na kartach specjalnych mamy Holandię, Anglię i Hiszpanię. Czyli nadal prowadzenie lewego 2-0. Trzecia saszetka. Rosja, Włochy, Belgia, Finlandia. I bazówki. Rosja, Szwecja, Austria i Chorwacja. Jest Polska. Mamy trzeci punkcik dla Lewandowskiego. Frankowski na bazówce. Do tego Walia, Czechy i patrzcie, jest rarka. I we własnej osobie Robert Lewandowski. 2 punkciki, czyli mamy w sumie 5-0. Ładnie lewy gromi Cristiano Ronaldo. 6 punkcik, Piotr Zieliński. 6-0. No i teraz ostatnia saszetka. Jeszcze tak jakby dokończenie tej pierwszej połowy. Zobaczymy, z jakim wynikiem zakończymy pierwszą połowę. Tutaj nie ma nic. Szwajcaria, Walia, Belgia i stadion w Budapeszcie. A tutaj jest Portugalia, czyli pierwszy punkcik dla Ronaldo, Gonzalo Guedes. I jest 6-1 do przerwy, więc naprawdę pogrom. Kolejne 5 saszetek i lecimy. Jest 7 punkcik, 7 bramka. Klich 7-1. Dalej. Czechy, Francja, Ukraina. No i tutaj nie ma nic. Jest Polska znowu. Fabiański 8-1. Tutaj nie ma nic. Czechy, Szwecja, Szwajcaria i Hiszpania. 3 saszetki do końca, no raczej niemożliwe tutaj, żeby Ronaldo jeszcze odrobił takie straty. Ale zobaczymy. Tutaj nie ma nic. A na bazówkach jest jedna karta dla Ronaldo, Bruno Fernandes. Czyli jest 8-2. Francja, Belgia, Finlandia, Turcja. I to wszystko. Ostatnia saszetka i zaraz będziemy wiedzieć końcowy wynik. Nie ma już nic kompletnie w tej saszetce ani dla Polski, ani dla Portugalii. Więc ostateczny wynik to 8-2 dla lewego. Tutaj ta rarka naprawdę robi mega wrażenie. Pojedynek pomiędzy lewym i Ronaldo i wpada właśnie rarka z Robertem Lewandowskim. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to łapki w górę. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!